Od 4 miesięcy zamiast parku z placem zabaw przy Rawickim Domu Kultury straszy opuszczony plac budowy. Zlikwidowanie miejsca do dziecięcych zabaw coraz bardziej bulwersuje rodziców, zwłaszcza że zbliżają się wakacje. W tej chwili po części budowlanej, pierwszej części, którą wykonaliśmy, to miejsce na razie jest niestety puste. Ja z tego miejsca chciałbym przede wszystkim przeprosić wszystkie dzieci, przeprosić rodziców, którzy chcieliby korzystać z tego miejsca, że jeszcze w tym roku, w okresie letnim, nie będą korzystać z tego, co w naszym zamiarze miało być wykonane. Jak tłumaczy dyrektor Andrzej Walus, pierwszy przetarg trzeba było unieważnić, gdyż oferty na budowę placu zabaw i montaż urządzeń fitness daleko przewyższały założone przez Dom Kultury kwoty. Drugi przetarg ogłoszono dopiero w ubiegłym tygodniu. Prace przekładały się w czasie i spowodowało to pewnie irytację zarówno rodziców, którzy by chcieli z tego placu skorzystać, jak i też irytację moją jako szefa placówki. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Rawicza i okolic, którzy korzystali wcześniej z placu zabaw, wybaczą mi to opóźnienie. Kolejny termin przetargu, który ogłosiliśmy, to 26 czerwca. 26 czerwca ma być otwarcie drugiego przetargu. Wykonanie placu zabaw jest określone na koniec września. Niestety mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą, a ja postaram się ze swojej strony organizacyjnie zadośćuczynić w czasie okresu letniego naszym milusińskim. A od przyszłego roku mam nadzieję, że ten plac już będzie służył w całej okazałości wszystkim. Mówi się, że lepiej późno niż wcale. Jednak jak wytłumaczyć to przysłowie małemu dziecku?